Witajcie, jestem Dragon, Po no to zmroku kolejny do odcinek duchów z gry zwracamy Goblin 2 się, co Kroniki mogą Myrtany. powiedzieć, któż wie? Pokażę wam wszystkie lokalizacje Goblinik Jagódek. Czy prawdę Jako poznamy pierwsze jesteśmy koło Silbach, Pochat i Bodowina. Dokładnie w tym miejscu. Wchodzimy sobie do pnia. Mamy Goblinę Jagódkę. Kolejnym miejscem jest chata Bodowina. Znajduje się ona tutaj. Podchodzimy do ściany. Mamy drugą kolejną. Znajdujemy się na zachód od Silbach, dokładnie w tym miejscu. Podchodzimy sobie do drzewa. Mamy goblinią jagódkę. W tym samym miejscu, a dokładnie tutaj, po poprzedniej jagódki mamy kolejną. Jesteśmy dalej w mrocznym lesie. Dokładnie w tym miejscu. Nieopodal tam, gdzie zbieraliśmy przed chwilą dwie ostatnie jagódki. Koło pnia mamy kolejną jagódkę. Jesteśmy nieopodal miasta. Dokładnie w tym miejscu. W tunelu między miastem a kopalnią. Tutaj na dole jest tunel. W kółku goblinia jagódka. Jesteśmy przy zachodnim murze. Tam mamy bramę zachodnią. Biegniemy sobie do końca. Tutaj mamy goblinię jagódkę w tym miejscu. Kolejną jagódkę mamy też niedaleko miasta. Idziemy w stronę Silbach. Kręcamy. Dokładnie jest tutaj to miejsce. Prawie w tym samym miejscu jest kolejna jagódka. Wystarczy tutaj wejść na skały. Tutaj mamy jagódkę kolejną. Tutaj mamy jej lokalizację. Jak widać, praktycznie to samo miejsce, tylko po drugiej stronie. Przy wschodniej bramie od miasta, dokładnie w tym miejscu, znajduje się młody troll. Przy nim ziemny aloes. Goblinia jagódka. Jesteśmy przy bursztynowym wybrzeżu. Dokładnie w tym miejscu. Idziemy sobie do zwalonego drzewa. Goblinią jagódkę. Kolejne miejsce, twierdzy. Dokładnie to miejsce.
mamy ukrytą pod pniem. Tutaj mamy już kolejną lokalizację. Ubiję jeszcze tego dzika. Dokładnie znajduje się tutaj. Podchodzimy sobie. Za drzewkiem goblinia jagódki. Jesteśmy przy wiosce Silba, koło spalonych chat. Dokładnie tutaj się znajduje kolejna goblinia jagódka. Kolejne miejsce znajduje się w kotlinie koło kopalni Araxos. Dokładnie w tym miejscu. Jesteśmy przy zachodniej bramie wioski Silbach. Musimy sobie zejść troszkę niżej. Tutaj już się nam się wyświetliła. Goblinia jagódka. Jeszcze tutaj macie od razu lokalizację. Znajdujemy się koło winnicy Valerio. Tutaj mamy mapkę. Przy wejściu do kopalni mamy tunelu. Tutaj mamy goblinię jagódkę. Jak ktoś nie oglądał jeszcze z ukrytymi brońmi, tutaj mamy przy szkielecie, leży broń, taki bonus. Praktycznie w tym samym miejscu. I kolejną. Oto kolejna lokalizacja. Znajdujemy się tutaj. Podchodzimy, wybijamy zombiaki, szkielety, goblinie jagódka. Tutaj mamy księgę. Następne miejsce znajduje się na moczarach. Jeszcze tego wybiję, wam pokażę. Nie mam kuszy. Dokładnie tutaj przy pniu drzewa. W tym oto miejscu. Jesteśmy po raz kolejny w mroczym lesie koło Silbach. Dokładniej pod jaskinią, w której znajduje się miecz. Możemy się w późniejszym rozdziale tam dostać. Jeżeli ktoś chce w pierwszym, oczywiście jest nagrany filmik, jak tam się dostać. Ja mam goblinią jagódkę. Dla przypomnienia pokażę miejsce. Widzimy się już przy kolejnej jagódce. Jesteśmy po raz kolejny na mrocznych bagnach.
dokładnie w tym miejscu. Tu mamy chatkę z zombiakami, już mnie gonią. Tutaj też były zombiaki. Golem tutaj gdzieś biegał. Idziemy sobie po drabinie do góry. Idziemy jeszcze wyżej. Tu mamy goblinę miagódkę. Znajdujemy się obok krypty upadłych paladynów. Dokładnie jest to miejsce. Tutaj mamy goblinę miagódkę. Kawałek obok mamy smoczy korzeń. Znajdujemy się w świątyni na bagnie. Jakby ktoś nie wiedział, ona znajduje się tutaj. Tutaj mamy smoczy korzeń. W parku mamy goblinę miagódkę. Kolejna goblinia miagódka znajduje się przy ruinach kaplicy, niedaleko wioski w Silbach. Dokładnie to przy wulkanie. Zostawcie suba, łapkę w górę oraz komentarz. Sorry za głos, ale jest już środek nocy, gdy to nagrywam. Dokładnie w tym miejscu się znajduję. To już będzie ostatnie miejsce. Jesteśmy przy krypcie upadłych paladynów. Tutaj mamy jaskinię z cieniostworem, szkieletem. Zabijamy misia. I tutaj mamy goblinią miagódkę. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostaw suba, łapkę w górę oraz komentarz. I widzimy się w kolejnych odcinkach.